Siema, jestem Paweł. Dzisiaj wchodzimy do naszego pięknego garażyczku, gdzie swoje wszystkie piękne części gromadzę. Zaczynamy. Najpierw zaczniemy od tej świecy. To jest świeca, no w sumie dużo ogni nie powiem, więc ją odłożę. Tutaj zaczniemy od tego, albo od tego, albo od tego, albo od tego. Dobra, to widać. To jest widelec Longo i Metro V2, tak się prezentuje. A że był bardzo drogi, to postanowiłem go szarować. No to zaczynamy od drugiego. To jest chyba ten USB, czy nie? To jest widelec USB-cza. Taki trochę papier domany i HC. A to jest Lucky LDS. Taki bardzo bekowy, no nie? No. Dalej. Teraz kierownicę. Dobra, no to zaczynamy od najdroższej. Od Stuntera. Tutaj mamy kierownica marki Stunter. To jest Ghost Stunter, taka firma. To jest ten. Ghost. Cicho sieć. To jest klamp marki Peugeot. Tak się prezentuje ten klamp. No to lecimy dalej. To jest kierownica MGP. FAQ7 Extreme, no nie chyba? Tak. No, MGP FAQ7. Tutaj mam od razu gripy Audi Soft. Audi Soft. No. To Pautler Sport na nim jeździ. Ten, wiesz, Look Pautler, czy? District. T-Bar. No, District to jest kierownica. Taka firma to jest w ogóle. Rozumiecie? Pokażę całą. No macie, no jak się prezentuje. Mają gripy też Peugeota. No też się bardzo lubię, więc dalej teraz nie podesz ty. Podesz. Kiery i szmery bajery. No dobra, no to co? Zaczynamy od tego podestu Lancerfer. Ty pisze Lancerfer, to jest marka Lancerfer. No, on tak wygląda. To jest ten taki zaostrzony tego, to jest pod gwintowany widelec, ale grip tape mamy districzka. Taki fajny. No to jedyny teraz ty. Shubson's deck. To jest ten. Mój stary deck. Przecież mój to jest mój stary deck. No tutaj mamy. Ktoś go porysował. Tylko ciekawy kto. No. I troszeczkę. Dzwoneczek. No to kurde, to jest tak, dzwoneczek. No troszeczkę. Troszkę rys jest, ciekawe przez kogo. No. Dużo nie dałem za niego, no bo właśnie widzicie za stan. Ciekawy jaki debil to porysował, tak? Ładny grip tape masz. Taki bor. Podwyższa wartość 50 groszy. No tylko. Teraz dobra, dawaj tego deka. A, no to jest od firmy Street Trash. Widelec z dekiem, no nie? No. Dirt. Tak, do dirtu. Mamy tutaj koło Slam Scooter firmy. Bardziej tak pod ten. 100 mm. 100 mm to jest koło. No, tutaj mamy koło Waze Beach. Kto się pomalował, bo jak kopałem takiego debila. No, stoi za kamerą, ale no, tutaj drugie jest takie drugie jest. No i te kołeczka. Dwa koła Oxelo. Tak. Koła do Dejba. Takie są na Walickiego. Tam plastiki czego? Przecież wiem. Dalej, dobra. To wielkie, dawaj. Który? To jest 145. No. NIS, coś tam. Nie wiem, co to jest, naprawdę. Poka klampa. To są czy klampy najlepszej jakości. Ten jeden jest mój. No, chciałbym. Tak, był. Wspomnę. Poka teraz tamte koła. Dobra, nie. Teraz ogarnę się z tymi kołami poza. Teraz kompresję, kurde. To jest kompresja połączona z klampem. Nie wiem czemu. Poka. Nie wiem, co to. Kto to gówno produkuje w ogóle. No nie rozumiem. Nie ogarniam. Dobra. Teraz szyny.
są szyny pod IHC. Bo to są od Longwaya i od Pandy. O, ten Pandy. O właśnie, te jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym kole. Pod kamerę. Bo to zapomniałem o tym kole powiedzieć, no nie? O tym kole i to jest koło Power Blade'a. Tylko że zapomniałem dokupić dętki i opony, bo tu jest sama. Bo tu jest sama felga, rozumiecie, no nie? No, bo tu sama felga została i muszę dokupić dętkę. Jeszcze tę dziurę na wentyl we wiercie. I muszę zalać gumę. No i zalać gumę na tą dętkę, no. To są dwa shimy pod IHC. To jest Longoya shim, a to jest Pandy shim, bo tutaj mam jeszcze taki widelec Pandy. On troszkę się wykrzywił. Tak ciubokę. Tak wyskacz. Tak troszkę się wykrzywił, nie? No i trzeba go ten... No nie wiem, co trzeba z nim zrobić. Wygniewać się. No. No ten shim dziwny, po takiej dziwnej IHC. Tutaj mamy kapsel też oczywiście. No i tu kapsel to jest uniwersalny w sumie, więc to jakieś dziwne podkładki. Tutaj też są te podkładki dyskonsole pod IHC Longway Panda. Te takie grzybki też są. Dawaj, 110. No, te tak. Dwusetki to są. To są pod Dirt koła. XD. Nie wiem po co ja ją kupiłem, no. Zrobiłem wielki błąd. No, jak chcecie, to mogę o wszystkich śrubkach opowiedzieć. mało zajmie, więc możemy na szybko. Teraz skuter czeki. I BMX check, dawaj. Opony sam. Pokaż tego BMX-a. To jest podest firmy. To jest podest? Opony firmy, te koła firmy Salt. No 110. Dobra, no to teraz. Skuter czeka. Dobra. O co? A no tak, skuter check. No to tak, połowa części no name. Darkmoor Blocks i gripy na pewno. Skąd wiesz? No bo wiem, to znam. Akiera? To nie wiem, to wygląda mi na taki West, gdzie kiedyś był. Nie o taki kier. To ja nie wiem, czy to jest Akiera, nie? Nie wiem. Dobra, ale zaczynamy od tego. Kap jest unibajka, no nie, tutaj są jakieś wkręty do tych. Widelec Poka to. Dobra, widelec Stunter to jest widelec, a to jest kołach handy, czy jakoś tak? Hand up. No hand up. No, a to deck Pandy mamy na grip tej cały się właśnie trzyma w termin. No bar nie wiadomo jakiej firmy, ster też nie wiadomo, chyba unibajka. Dobra, no to co, jedziemy? Takie piękne. Takie szmery, bajery. Chociaż pod kolor. No tak, 2 na 10, no ale dobra. Daj ja drugą. Pa. Teraz drugą dawaj. Ktoś? Dobra, jedziemy z moją hulajnogą, na której jeździ zawsze. To jest hulajnoga Lucky Crate. O, to jest hulajnoga Lucky Crew 2018. Ona wygląda tak. Tutaj mam naklejeczkę Skate Pro. No, tak wygląda. Pokażę wam, jak bardzo naświecowałam deck. To jest wosk. No. Il Whipa. No. O. Tak samo, tutaj są koła 110, kierownica, T-bar, deck. No, tutaj mamy kierownica Pandy. Mogę sprzedać, bo to jest w dobrym stanie, to jest kierownica, więc... To jest Hudara, która przy 360. To jest igła stan, idealny. Nie. Jeszcze. I weź tam te koła, te białe. Nie, dobra, już koniec. Koniec, ty byś za dużo chciał zobaczyć, ty gówniarzu, ty. No dobra, no nieważne, że mam wszystko smażyć, te włosy. Dobra, no to tak. Ile ma być? A, jeszcze te koła Hudary są, no ale to już... Poka, bo nie widziałeś. Ile mają łapkeczów zostawić? 12 dislajków w górę. To nagramy drugi film. Czekaj, pokaż od boku. Pokaż to. Patrz jaka kompresja, ty. To jest nakrętka. Dawaj, whipa zakręć. Tak! Bri! Dobra, już.